Hej, z tej strony Danielus, a przed wami kolejny materiał z gry Battlefield 1. Dzisiaj pogramy sobie scoutem i zobaczę, czy ja mogę sobie tutaj dobrać jakiś karabin snajperski lepszy. No niby mnie stać, to sobie odblokujmy jakiś taki. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest dobry, czy jest niedobry, który jest dobry, a który jest zły, ale będziemy dzisiaj kampić i wkurzać ludzi, bo to, z tego co na razie zauważyłem, na tej mapie wychodzi bardzo dobrze. Przyjęli punkt, możemy się respić. Spróbujemy wejść na to wzgórze, o ile się uda. Dobra. I kogoś tu ustrzelić. Także dzisiaj kamperska zdecydowanie pozycja, mapa. No i jest problem, bo nie mamy lunety. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy w tej grze są lunety, ale chyba są, bo od czasu do czasu widuję takie rozbłyski jak w czwórce, więc no wiadomo, musi to się odbijać od szkła. Czyli gdzieś ta luneta powinna być. Tutaj teraz wskazuję wam takie miejsce, taki punkt przed nami, który właśnie, na który można wejść i stamtąd jest... O cholera. Okej. Pozdro. 7890. I z tamtego punktu można ładnie ostrzeliwać wroga, ale najpierw trzeba się do niego dostać. To było chyba na B. No, prawie. Można oczywiście niestety też szybko stamtąd spaść, oberwać i... To jest ryzykowny punkt, ale zobaczymy, zobaczymy. Szkoda, że nie ma tutaj próbki polskiej wersji językowej. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyszło. No, w konia trafię. Obawiam się, że coś tu do mnie celowało i to z celownika optycznego. Przeniesiemy się... Nie. Gdzie na górę? Na tą stronę. Mamy problem. Okej. Te pociski tam nie lecą, czy co jest? Zaraz mi tutaj coś wejdzie pewnie. O, teraz dostał. O! Pozdrawiam. Nie wiem, czy zabawa generalnie snajperem będzie dobra. Spróbujmy do niego teraz przycelować ładnie. Niech on w ogóle w kogoś przykampi. No niby trafiam, ale... No! Niestety ja się w kampera rzadko bawiłem w BF-ach, więc... Za dużo pewnie tu... O, ale dostał gonga, a krew się polała. Za dużo tutaj ludzi raczej nie ustrzelę, ale no dlaczego kurczę nie popróbować czegoś nowego? Proszę, drugi. Pan z numerem trzecim. Pan z numerem czwartym. I za chwilę widzę nóż na swoich plecach, znaczy raczej pewnie szpadę jakąś. Szpadel, o. Okej. Kamikadze widzę, już się szykuje na mnie. Dobra. Tak jak mówiłem, ten punkt jest całkiem przyzwoity, ale jak mnie wyczają... To jest pograne. Na szczęście są ziomeczki. Ale się rusza. Już widzę te... Kurde... Pasy karate nazbierane w domu. Myślałem, że będzie bieg dalej. No i wyczuj takiego typa. Bez sensu. Szkoda ammo. A propos, za chwilę się skończy. Fajny widok na te samoloty latające wokoło. No niestety. Bez lunety to tak wygląda dosyć słabo. No i widzicie, wystarczy delikatny ruch przeciwnika i już ten pocisk nie trafia. What the fuck? Ktoś mnie wyczaił. Trzeba chwilę im dać na uspokojenie się. Skąd on strzelał w ogóle? Tam. O cholera. Dobra. Ja też muszę się wstrzelić, wiecie, no tak jak mówię, za dużo... To chyba nie jest wróg. Za dużo nie grałem snajperem w BF-ach, więc... Fuck, nie wiem kto mnie wyczaił, czy cały czas tamten sam patrzy? Kuń. No i koniec samo. Musimy się stąd ewakuować. Nie maska! A, nie mam już granatu. No tak, przecież ja wykorzystałem. Ja myślałem, że mam. Dwójeczka, pistolecik i próbujemy. No niestety pistolet za dużo im nie zrobi. Ale ich tu biegnie. A jeżeli tutaj biegną, to za chwilę będą wracać. Więc się przyczajmy. Dobra, wiedzą, że tu jestem. Kurde, z pistoletu mnie ściągnął. LOL. 11 naboi, za chwilę się wystrzelam ze wszystkiego. A, chciałem go tym kijem dojechać, tym... Kurde, a to się nie udało, no niestety. Zabili snajpera. Ale to nawet przyzwoicie wygląda, powiem wam. Gdzieś tam człowiek jest w połowie stawki, gra sobie dla beki. Kampi sobie, w ogóle wystrzelałem się z pocisków. Gdybym miał celniejsze oko, to kurde. Oho. Brawo! Brawo ty. Tam biegnie. No ja na tą wieżę się teraz będę miał problem, żeby dostać. Snajper. Ale spróbujemy zrobić to w połowie konno, a w połowie piechotą. Albo w ogóle nie będziemy konia używali. Tylko ciężko będzie tam niepostrzeżenie wejść raczej. Uwaga na te zasieki. One ranią, a tego nie chcemy. Jak mnie nie wyczają, jak wchodzę. Wyczaili chyba. Nie, to nasi. Leżeć. No nie jest źle, tu jedzie tylko czołg. Zobaczmy co się dzieje tutaj. No kurde, tyle ich tam pobiegło wtedy. O fuck, wszyscy zginęli? Tam jest nasz, kampi ładnie. Ale fajna animacja przeładowywania, podoba mi się. Nasz ziomek biegnie. Jeszcze nie miałem okazji zagrać tym kolesiem z miotaczem ognia, też bym chciał to zobaczyć. Nie wiem jak to działa dokładnie, bo ja specjalnie powiem wam, nie śledziłem jakoś filmów na temat BF-a nowego. Kurde, teraz tak się rozbiegli, że nie będę miał do kogo strzelać. A chciałbym, żeby jednak, mimo to, że gram snajperem, no cokolwiek tutaj się działo. Dobra, mamy typa. Podczołgamy się, mam nadzieję, że mnie nie zauważą i będzie szansa, żeby go ściągnąć. Kurde, już widzę tego snajpera, co tu do mnie kampie. Z tamtej strony mnie wyczaił. Co tam się dzieje? Ulala! Trafił. Oho. Broń mi chce obciąć głowę. Cheater. Where is cheater? Tu nie ma cheaterów, dopiero gra wyszła. Dobra, próbujemy szarżę wykonać. Punkt C do zdobycia. Ktoś tu lądował. Kurde, ja bym z tym pistoletem pobiegł. To było całkiem fajne. O, a może właśnie na ten budynek. Tylko, że na budynku jesteśmy odsłonięci. Długo też tutaj nie pożyję. O tym mówię właśnie. Niby czysto. Z tamtej strony bardziej są. Nie wiem, czy ten budynek jest trochę zasłonięty. Leż, stary. O! Konno pojechał. To raczej nie dam rady. Nie mam oka pod snajperkę, muszę wam powiedzieć. Tam jest. Daj stop! Kurde. Dobra. Kolejny. Widział mnie? Dobra, niech uzna, że jest bezpieczny już. Kurde, zdjęli go. No powiem wam, na razie taki budynek dosyć bezpieczny, nie? Chwilę już tutaj przecież siedzę. No i co teraz? Mierzy tutaj gdzieś w okolice mojej pozycji. Ostrzelana. A, zdjął. To drzewo! Zasłania. Tu czysto. Ale tam jest. Nie! Nie mam granatów już? Dobra, są w budynku. Niech wchodzą. Kurde, no kolejne drzewo mi zasłania. Biegajcie. Nie chcę, wiecie, tracić pocisków, więc staram się wybierać takie cele, które w miarę mam jakieś tam, może nie tyle pewność, co jest większa szansa po prostu, że w te cele trafię. Dobra. Kurde. No to już było pewne, bo jakoś dziwnie mnie pchnęło do przodu i było pewne, że mnie teraz załatwi. Ale 11-3 to zdecydowanie lepszy wynik niż było ostatnio. Tego się trzymajmy. Dobra, C jest przejęty. Ale sobie tak, pójdziemy na C, zajmiemy dobrą pozycję gdzieś znowu na budynku. Spróbujemy wejść tutaj. Tylko tu chyba nie ma wejścia na górę. Jest. Mamy pchać mocno. Odpowiada nam tutaj głos z gry. O cholera. Na ziemię. Czekamy aż trochę nam zdrowia przybędzie. O, tu jest jakiś CKM w ogóle. No fajnie byłoby go użyć, tylko że jak dostanę od snajpera, to będzie szybkie nara. Jezu, myślałem, że zginę. Ziomek. Kurde, obsługa jakiejś armaty. Tam był jakiś koleś. Jakby tu się przykampić? Da się tu wejść w ogóle? Chyba nie, bo tu jest... O kurde. Wyszedłem na odsunięty teren. Po mnie będzie. No, trzeba bardzo uważać niestety. To nasz? Biegniemy za nim. Przepraszam. Jednak nie. Kurde, mogłem tu poleżeć, bym im w plecy strzelał. Serio? What the fuck, co tu się wydarzyło? Na tym dachu. W ogóle nie zareagowali. Lecimy. Oho, chyba przejęli moją kampę. Tak. Idę do typa. Snajper kontra snajper. Proszę państwa, co tu się wydarzy? Pistolet przygotowany. Co tu się wydarzy? Ale będzie strzał w głowę! Strzał w głowę! Brawo! Brawo, Dany! 50 punktów do lansu. Pięknie go zaszedł. Pięknie go wykończył. I za chwilę dostanie pięknego shota. To jest nic. Co my tu mamy? Chyba kończy nam się runda. A jak kończy nam się runda? To szarża! Teraz. Jak nie teraz, to nigdy. Punkt C jest nasz. Wejdziemy na ten sam dach, co wtedy tak fajnie się tutaj się działo. Coś straciliśmy. Ale to nie Kurwa, kto zajebał dach? Nie ma dachu. Nie ma skąd kampić. A co gorsza, nie ma do kogo. Tu jest, tu jest. Tu chyba będzie dach. Ale na niego wejdę i skończymy rundę. Nie, dlaczego wspieram Turków w ogóle? O. No i tyle by było z tego meczu. Kamperski, ale za to powiem wam, kurczę, przynajmniej efektywny. Nie efektowny, ale efektywny. Więc jakieś tam kile wpadły. Mam nadzieję, że nie nudziliście się na tym materiale, bo jednak coś tam się zawsze podziało. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach, w którym zagramy pewnie inną, kolejną, trzecią klasą dostępną w becie. Na razie, hejos!